stronę podejść. Piwa również tutaj nie ma. Dziadki już mają dość. Ja się przystanę. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejny piękny dzień w Beklinie. Mamy niedzielę, 30 maja, godzina 9. 30 kwietnia. O, kwietnia. Tu w ogóle czas inaczej płynie. Wszyscy to mówią. Zapraszam was. Chodźcie z nami. Wiemy, stopa. Uda się, czy nie uda? Nikt się nie zatrzyma, to do autobusu, to mamy tak. Busa, nie? Zapiemy, zapiemy. Nie zatrzyma, machnął tylko. O, cudownie. Do brzegi. Do brzegi, górne. Górne. No my chcemy przejść po Oniną i zejść tutaj, do Wetliny. A, czyli do Piwostu, a my tam. Czyli przez ostatni wiersz pójdziecie. A jak nie chcecie po prostu zboczu wchodzić po śniegu, to można iść na Caryńską z brzegów. Zresztą tutaj też z ostatniego będą ładne widoki. Akurat. I ty, proszę bardzo, miłego dnia życzę. Dzień dobry, dwa normalne. Dwa bilety normalne. 18 zł. Do 20. Która godzina? 9:38. Dobra, to zaczynamy. Połonina Wetlińska. Idziemy z brzegów górnych do Wetliny. Zobaczymy, czy się uda. Przez chatkę puchatkę. A, i polecamy. Jak jesteście, łapcie stopa. Zawsze taniej niż busem. Nie, ale też... Ale nie, można się dużo dowiedzieć. Co? Chcesz powiedzieć poza kamerą? Nie, mówię do kamery. Chodzi o to właśnie, o to powiedzenie, że w Bieszczady jedzie się raz, później się wraca, nie? No i zobaczymy, jakie my będziemy mieć odczucia. Zobaczymy. Jesteśmy pierwszy raz. Wczoraj... Ale zobacz, jaka góra. Jak ty teraz wejdziesz? Nie, no, ludzie są na pewno otwarci tutaj, mieszkający czy przyjeżdżający. Taką otwartość się czuję. Dobra. Mów, która godzina? Nie rób lipy, że już odpoczywamy. 9:50. No. Dziadki już mają dość. Pierwszy przystanek. Ale to jest cisza. Tylko śpiew ptaków. I ty. Ale ja nie robię hałasu. Ale słychać cię. Która godzina? 10:14. A czujesz się, jakby były już 2 godziny, Marcin. 9:40 chodziliśmy mniej więcej. Chyba tak. Czyli ile? Pół godziny, 35 minut. Pół godziny. Czyli jeszcze godzinę do tej chatki. Według znaków. Jeśli idziemy tempem wyznaczonym. Jeśli idziemy przez... dobrym szlakiem. Dobrym tempem. Szlakiem to dobry. Się robi wesoło. Takie schody mamy. I przed nami. Ja. Zbiera się do pokonania Piotruś. Za nami. No to chodźcie. Odpoczynek. No i w miarę to tak właśnie wygląda. 10 kroków. I postój. Także polecamy Bieszczady, prawda? Nie wiem. Nie wiem. Ja coś dziadek jestem. Nie mam się. Na szlaku. Taka kapliczka. Zmęczony Piotruś. Takie podejście. No to idziemy. Nie wiem, wszyscy zmęczeni. Wszyscy mają dość i wszystkim się morda cieszy. Nie rozumiem tego, ale mam tak samo. Tego się nie da wytłumaczyć. No to co?
Kto jeszcze nie był w górach, niech spróbuje swoich sił. Małe piękne góry w Polsce. Bieszczady, Tatry i wszystkie inne. Stołowe. Ja na Ruską Górę w Łodzi mogę wejść wstać. Na śmieciówkę na Rytkini. Chatka po chatka, 20 minut. I takie widoki. Cudownie. Chwilę złapać oddech. Fajnie słoneczko tam pada w dolinie. Tu jeszcze jakieś takie skałki. O, brzegi górne w dół 40 minut. Takie piękne widoki. Otaczają nas. Ludzi tak sobie na szlaku, takie małe grupki. Siema! Siema! Podróżniku! Siema, turystko! Jak ty to widzisz, panie? Piękny dzień, piękne ładnie, widoki. Ładnie widać wszystko. Fajnie nawet, że te chmurki są, to tak wtedy... O, to my w całej okazałości. W całej to nie. No nie. Pokaż swoje spodnie. Co masz do moich spodni? Są o, syk. Patrz pod nogi, a nie. Patrzę przecież pod nogi. Te botliwe kamienie. Ale strome podejście. O panie. Takich kamieniach. Ja tu przy barierce będę szedł. To lepiej bezpiecznie. Nie spodziewałem się jakiejś przepaści tutaj po drugiej stronie. Takim szlakiem idziemy do chatki po chatkę. Tam śnieg jeszcze widać. Wojna Wetlińska, widok w kierunku wschodnim. My tu, brzegi górne, wchodziliśmy? No, wchodziliśmy, tak. No. No i która godzina? 11:15. Czyli godzina 35. Czyli tak jak było napisane, nie? Tak. Ta chatka to teraz remontowana była, nie? Tak. Jak? Poniedziałek jest nieczynny. Usługi porządkowe. Śmiecie wyborze. Solary Ameryka, panie. Aha. Grałeś. Ja nic nie widzę. Okulary zaparowały. Kamera też. Zaparowana. Nie, nie jest. Tak, jest. Ale widać. No co, wszędzie kolejki. Kolejka do kasy również. Czeka się na szczęście. Ale widzę. Kolejny. Co, chcemy stać w tej kolejce? A co byś chciała kupić? Nie wiem, coś, czekoladę na ciepło albo coś. Stoimy, co mam do roboty. No to stoimy. Dzień dobry, zapraszam. Czekoladę raz poproszę i kawę czarną. Parzona rozpuszczona? Rozpuszczona. To już jest dla was. Proszę bardzo, do pana. Czekolada zakupiona w chatce Puchatka. 10 zł za sztukę. Taka informacja, jeśli się spodziewacie, że zjecie tutaj chociażby naleśnika, szarlotkę. Nie ma. To tutaj kuchnia jest nieprowadzona, także
Wybierając się tutaj, zabierajcie swój prowiant. Możecie się napić. Woda, herbata, kawa. Piwa również tutaj nie ma. Niektórzy turyści się pytają. Tak to pięknie wygląda. Widoków też nie mamy. Mleko. No, ale takie czasem warunki też są w górach, więc cieszymy się samym faktem, że tu jesteśmy. Prawda? Tak. Co będziesz jadł, skoro... O, proszę, turysta. A, takie cuda sprzedałem tam, ale my tu kupiliśmy rolę. Tak, jakieś takie batoniki, grześki, coś tego typu jest do zakupienia. Także my się tu ogrzejemy czekoladą, batonem i idziemy dalej z wami. Chodźcie. Tylko weźcie jakieś pedeszcze ze sobą, bo zaczyna kropić. Albo gorącą herbatę sobie zróbcie. No i rozsiądźcie się wygodnie.